Wampiry znane są z tego, że lubią krew i zmierzch. Dziś można je było jednak spotkać w środku dnia w centrum Opola. Nie polowały jednak na ofiary, a zachęcały do dzielenia się krwią z innymi. To już 13. opolska wampiriada. Za dnia nie taki wampir straszny, ba, bywa nawet pomocny. To jest moja już 4. edycja wampiriady jako wolontariusza i najczęściej właśnie udaje się namówić młodych ludzi. Wampiry, jak to one, spragnione są krwi, choć nie chcą jej wcale dla siebie. Zachęcają, by każdy, kto może, został krwiodawcą. Zachęcają z powodzeniem. Była ogłaszana ta informacja, że poszukują honorowych dawców krwi. No, a lubię pomagać ludziom, też działam i w Ochotniczej Straży Pożarnej. Stąd stwierdziłem, nie kosztuje mnie to nic, to czemu mam nie pomóc ludziom. Wampiriada to podsumowanie letnich zbiórek krwi prowadzonych od wiosny do jesieni tu na Placu Wolności. Jednocześnie przypominamy mieszkańcom naszego miasta, przypominamy mieszkańcom Opolszczyzny o potrzebie oddawania krwi i w ten sposób próbujemy promować honorowe krwiodawstwo. Takim właśnie honorowym krwiodawcą jest pan Kamil. Już od 12 lat krew oddaje regularnie 6 razy do roku, bo z taką częstotliwością dawcami mogą być mężczyźni. Powiem szczerze, zachęcam też innych, także nie boli. Bardzo piękna, miła obsługa. Na dodatek zawsze gotowa upuścić nam trochę krwi, będącej lekiem, ratującym innym zdrowie i życie. Katarzyna Plewnia, Kurier